Cześć, nazywam się Agnieszka Kantorowska. Dzisiaj chciałabym powiedzieć Tobie, czym dla mnie jest rozwój osobisty. Jest to bardzo ważna, istotna część mojego życia. Gdyby nie rozwój osobisty, nie byłabym w tym miejscu, w którym jestem obecnie. Pewnie dalej pracowałabym na etacie, dalej bym narzekała, była sfrustrowana i niezadowolona z obecnego stanu rzeczy. Ale przyszedł taki moment w moim życiu, że zaczęłam czytać książki na ten temat, zaczęłam chodzić na szkolenia, potem studia podyplomowe, Akademia Trenerów Mentalnych. I to jest niesamowite, jak tak naprawdę w ciągu kilku lat może zmienić się czyjeś życie, jeśli zaczniesz pracować nad sobą. Bo rozwój osobisty to jest przede wszystkim praca nad sobą, nieustanne ćwiczenie, nieustanne dowiadywanie się tak naprawdę tego, co jest w tobie. Bo wszystko, co jest związane ze zmianą, z poprawą jakości twojego życia, jest w tobie. Ja to wiem z własnego doświadczenia. To nie jest tak, że coś nagle zostało stworzone, co mnie zmieniło, tylko ja, wykorzystując pewne sposoby, techniki, zmieniając też podejście do pewnych rzeczy, które już były w moim życiu, sprawiły, że teraz zupełnie inaczej patrzę na życie, na to, co mogę, jak to mogę zrobić. I dzięki też rozwojowi osobistemu mam więcej odwagi. Odwagi do działania, bo oczywiście lęk przed porażką, przed tym, że pójdzie coś nie tak, jest. Oczywiście, to nie jest też tak, że jeżeli ktoś ma do czynienia z rozwojem osobistym, czyta, uczęszcza na szkolenie, to nagle tego wszystkiego się wyzbywa, że nie ma problemów, nie ma trudności, nie ma na swojej drodze różnych kłopotów, problemów. Oczywiście, że ma. Każdy ma tak naprawdę. Tylko różnica polega na tym, że osoby, które są świadome rzeczy związanych z rozwojem osobistym, są świadome siebie, umieją w sposób szybszy na to zareagować. Nie czekają na to, aż te trudne sytuacje ściągną ich w dół, ale robią wszystko, żeby te trudne sytuacje przenieść jakby na swoją korzyść. Żeby one szybciej ich wzmocniły, nauczyły, dodały im wiary w siebie, pomogły im kształtować siebie, zmieniać. W tym jest chyba siła rozwoju osobistego. To nie jest tak, że ja nie mam wątpliwości, że nie muszę czegoś przeanalizować, że nie spotykają mnie jakieś trudności na swojej drodze. Oczywiście, można nawet powiedzieć, że każdego dnia, tym bardziej jeżeli prowadzi się swoją działalność. Ale właśnie, dzięki rozwojowi osobistemu mam takie zaplecze mentalne, które pozwala mi szybciej działać, funkcjonować w tym wszystkim, mimo stresu, mimo wątpliwości działać. Więc jeżeli do tej pory na rozwój osobisty patrzyłeś trochę tak niepewnie, z taką dozą wątpliwości i po co w ogóle ten rozwój osobisty, przecież dobrze jest jak jest, to zastanów się, czy nie chciałbyś właśnie lepiej reagować w różnych sytuacjach, lepiej czuć się samemu ze sobą, lepiej dobierać otoczenie, w którym przebywasz, żeby mieć na to wpływ, bo być może do tej pory miałeś przekonanie, że jesteś skazany na otoczenie, w którym żyjesz. Ale właśnie tak nie jest. I też rozwój osobisty, to co się ćwiczy, jakie techniki pozwalają ci inaczej spojrzeć na to, co ciebie otacza. Więc zachęcam cię do słuchania mojego kanału na YouTubie, moich podcastów, ale też zupełnie innych osób, bo też dobrze mieć inny punkt widzenia. Ale zachęcam cię do tego, żebyś zainteresował się rozwojem osobistym. Zastanowił się, co on tobie może dać. I w drugą stronę, co ty też jemu możesz dać, bo to zawsze działa w dwie strony. Więc zachęcam cię bardzo do tego. Ja mogę ci jedynie powiedzieć z własnego doświadczenia, że rozwój osobisty i osoby, które spotykam na swojej drodze dzięki temu, bardzo dużo dobrego wnoszą do mojego życia.
I przewrotnie też, nawet osoby, które w jakiś sposób dostarczają mi trudnych sytuacji, doceniam. To też jest niesamowite, że pozwala rozwój osobisty też inaczej spojrzeć na takie osoby i docenić. Docenić ich wpływ na nasze życie. Więc zachęcam Cię do tego, do tej otwartości, odwagi w działaniu i mam nadzieję, że kiedyś się spotkamy. Cześć!